Cześć, tu Radary, Ania i Ula i Radar. Dzisiaj przedstawimy Wam nasze top 3 z zeszłego roku. Łukasz, jakaś statystyka. Pod uwagę braliśmy tylko gry, które trafiły do naszej kolekcji w 2021. W 2021 Ula poznała około 30-40 tytułów, Ania dokładnie poznała 83 tytuły, ja 147. Zaczniemy od top 3 Uli, bo ją tu wypuścimy, żeby się zajmowała młodszą siostrą. Na miejscu trzecim Ula ma grę, która się nazywa... Tyci Akrobaci. Tak jest. Tyci Akrobaci to gra od Dice and Bones, takiego wydawnictwa spod Poznania. Dice and Bones, nie Bone and Dice i inne dziwne, tylko Dice and Bones. Gra, w której... Co robimy? Układamy wąsa. Tak, układamy wąsa. I co jeszcze? Do gry wpuszczamy sobie muzyczkę. Tak. Układamy ludziki na wieżę. Tak. I się świetnie bawimy, tak? Tak. No i super. Każdy z graczy ma swoje postaci. Gramy tutaj 3 takie akty cyrkowe. Na koniec punktujemy. Łatwa, prosta. Jaka? Emocjonująca i zwariowana. Tak? To było Uli miejsce numer 3. Dobra. Uli miejsce numer 2 to... Sushi Rolls. Tak. Kościana wersja karcianego hitu Sushi Go, w której każdy z graczy przyrządza sushi przy użyciu fajnych, kolorowych kostek. Uli ulubione kostki po tyle. Pudingi, te różowe. Dobra. Fajna opcja, żeby nauczyć dzieciaki draftu. Czyli każdy kula kostki wybiera sobie jedną, przekazuje taśmę w prawo. Gramy też 3 rundy, na koniec punktujemy. Punktacja łatwa, każdy ma na swojej płytce ściągawkę. Ja punktujemy. Spoko, nie? Tak. Trochę partii jak zagraliśmy, nie? Dobra, mama sprząta. Trzecia i najbardziej ulubiona gra Uli w 2021 to Zombie Kids. Gra od 2 do 4 graczy na około 15 minut, tylko z reguły nie kończymy w 15 minut, zawsze gramy 2-3 partie. W trakcie gry co robimy, Ula? Walczymy z... Zombie. Każdy z graczy ma swoją postać, jest to kooperacja. Walczymy z zombie na terenie szkoły. Pokażemy tylko Uli postać. Co Ci się, Ula, podoba najbardziej w tej gierce? Odkrywanie nowych kopert i... To, że każdy ma własnego bohatera, nie? No. Pokaż trochę bliżej do kamery te postacie. Ula już ma tutaj parę partii rozegrane, więc Ula już ma... Swego klona. Więc zdradzamy trochę tym, którzy nie grali, że... Aha, miał być, uwaga, spoiler. Spoiler. Kto jeszcze nie grał. Klony swoich postaci. Tak jest. Dobra, Ula, chcesz coś dodać? Nie? Dobra, powiedz cześć. Cześć i czołem. Cześć i czołem. I uciekaj. Nie, no. Tu nie ma. Ula się ewakuuje, bo zaraz Marcinona rozniesie pokój. Jedziemy. Ja się przysiądę teraz szybko bliżej. Przesiadkę muszę wyciąć. Dobra, i teraz top 3. Moje top 3. Miejsce trzecie nagra ja. Współautorem jest Bruno Catala. Dwuosobowa gierka na 30 około minut. Jest to taka kościana, co? Kościana-karciana gierka. Każdy z graczy eksploruje swoją świątynię w poszukiwaniu artefaktów. Każdy z tej świątyni. Karty są, już tu oczywiście mam wszystko pofoliowane. Karty zagrywamy na 2 rodzaje. Na początku mamy licytację, a później zagrywamy karty. I w zależności kto wygra licytację, odkrywamy sobie tunele do... Mnie najbardziej się podobają te kości nietypowe.
Tak, mamy też takie kolumny, powiedzmy. To jest jakieś fachowo nazwane w tej grze, ale już nie będziemy wnikać. Bardzo mamy się taką zieloną jedyneczkę. Białą. Tu mamy dwójkę, trójkę. I to jest, co to było? Nagi. Nagi, nie? No. Nagi to takie jokery. I dużą kostkę. I tu mamy 5, 4, 3 i 3. Coś fajna gierka. Wypraska, nie? Zobacz, jaka spoko. Tak. W sumie tak przez przypadek, nie? Trafiliśmy na tą gierkę. Kiedyś w klubie zagraliśmy. No i niestety musieliśmy... Niestety, niestety. Miałem też napisane, ile kupiliśmy, ile mamy w kolekcji, ale... Zostawię to na inne nagranie. No, na drugim miejscu... Na drugim miejscu... The Game. Dwuosobowa karczana gra. Na 20 minut. Tak jest. Sam raz do popołudniowej kawy. Pierwszą partię grałem z Michałem u nas w klubie. Pożyczyliśmy do domu. I zaczęła się wojna. I musieliśmy kupić. Każdy z graczy ma swoją talię. I to w sumie nie... To trzeba jeszcze dodać, że dzięki tutaj duży wkład w kupno miał Mirek. Mirek. Tak. Wiedziałam, że na Mirku się nie zawiedziemy. Klubowy łowca gier. Mirek nam wynajdzie ją z czeluści internetu i w ogóle. Także mamy dzięki. Każdy ma swoją talię ponumerowaną od 1 do 60. I kto pierwszy pozbędzie się kart, wygrywa grę. Dokładamy sobie lub przeciwnikowi. Jak dołożymy przeciwnikowi, no to możemy my pozbyć się większej ilości kart. Tak, bo dobieramy wtedy do 6 kart na ręce, a jak dokładamy tylko sobie, dobieramy 2 karty. Coś tam o tej grze będzie w szybkiej wrzutce, która kiedyś się pojawi. I numer 1, ani w tym roku... Azur Letni Pawilon. To jest chyba jedyny taki hitowy abstrakt, który mamy w kolekcji. No to jest w ogóle trzecia odsłona Azula. Pierwszą grałam w klubie. Tak. W drugą nie grałam. Drugą nie grałam, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy. No, a to okazało się na tyle fajne, że stwierdziliśmy, że warto to mieć. I też dużo razy w to już zagraliśmy. Co nam się podoba w tej grze? Znaczy się mnie najbardziej? Oczywiście wykonanie. Powiedz. No. Gdzie one są? Tu są. Czy mamy 32, jak to się to nazywa? 132. 132. 132 kafelki w 6 kolorach i pięknie brzęcząca. Które trzeba układać. Oczywiście opcji na układanie jest mnóstwo na tych planszetkach. Co my tam robimy? Układamy letnim pawilonem, tak? Tak. Mamy dwie fazy. Najpierw dobieramy kafelki. Szkoda tylko, że tam, że na przykład niebieskie, pomarańczowe i zielone mają wzory jakieś tam, a reszta są bez wzorów. To żeby tak by całe nie było tam. Więc o dziwo zawsze lubimy jakąś taką gierkę, chociaż z doklejonym klimatem, a to graliśmy naprawdę dużo razy i nigdy nie było tak, że graliśmy tylko jedną partię, nie? No ja jakoś tak za bardzo nie przepadam za abstraktami, ale... No mówię, bo nic nie mamy takiego, nic nie gramy, dokładnie. Ania nie była przekonana, ale jakbyś zagrała, to mówiła, o, no, kurde, to, dobre. To musimy jeszcze raz i tak o. Dobra, Ania chowa, chociaż odsycha teraz moje top 3, 2021. Na miejscu trzecim mam Fantastic Factory. Kościano karciany Worker Placement. Mój łup SN-owy. Coś tam o tej gierce już wspominałem na szybkiej wrzutce do odnalezienia na stronie. Gra od 1 do 5 na 45 do 60 minut. Każdy z graczy przy użyciu kart kości buduje fabrykę. Takie budowanie silniczka, kombosiki, fajna szybka, też fajnie wykonana. Więcej na szybkiej wrzutce. Na drugim miejscu moja ulubiona gra wyścigowa, wielka pętla Flame Rush. My już tu mamy z dodatkiem Meteo, który do standardowej rozgrywki wprowadza warunki pogodowe, czyli wiatr, deszcz i takie inne. Wyścigowa gierka, której każdy z graczy przy użyciu kart projektuje ruchy dwóch kolarzy. Mamy sprintera i rollera. W zależności, którą kartę zagrywamy,
O, i mamy... I mamy trolla. Czwartego naszego gracza. O, mamy na przykład Splintera. Nie wiem, czy go będzie widać. Nie. Mamy wyłączone takie figureczki. Gra jest taka utrzymana w takim klimacie retro, tak, bo to jest chyba tysiąc... Krótkie shorty, wąsy... Tak, wąsiki zakręcone, to jest 1932 rok. Fajna, szybka, prosta, ale jest banalna. Z Ulą też już parę razy się ścigaliśmy. Nie jest taka oczywista, nie? Aż wydaje ci się, że prowadzi, że za chwilę... Tak, a pozbywasz się tych mocniejszych kart i za chwilę się okazuje, że niestety... Tu mam jakąś kartę zabłąkaną. Okazuje się, że... Przeciwnicy cię wyprzedzają. Na finiszu. Dobra, później sobie to pochowamy. I moje miejsce. Moje miejsce numer 1 w 2021. Macynka. 300. To na jeszcze z północy. My mamy tutaj wersję oryginalną, angielską. Sprowadzoną z Czech. Z dodatkami, a już polskimi. Z dodatki już mamy tutaj dwa polskie. Jeden. Kale bohaterów już tutaj mamy wrzuconą i pola chwały. Ogólnie od razu gramy z tymi dwoma dodatkami. Taki prosty worker placement. Pierwszy hit Shane'a Phillipsa. Shane Phillips. W którym na początku budujemy swoją drużynę wikingów. Rozwijamy się w wiosce. Po czym ruszamy na północ. Jeden. I grabimy, rabujemy i... Tak dalej. Łupimy, walczymy, tak. Składamy dary Jarlowi. Tak jest. 6, 7. Gra nie jest 8. Jakaś tam najświeższa. 1. Ale do nas trafiła w 2021, dlatego jest... O, ja mam mama dużo! Na moim pierwszym miejscu. Dobra. Mamy tutaj przerywnik. A Marcina, jaką grę lubi najbardziej? Jaką ty grasz? Bierkę? Ty grasz w Po? Nie przypatro, potwory. 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 Do. Szafy. Tak? Tak? I co się woła? Co się tam woła w tej grze? Zagania się potwory do szafy i co się mówi wtedy? Jak się zgadnie? Idź potworze do szafy. Dobra. Tak jest. Więc to było nasze takie rodzinne top 3 2021. Żegnamy Was, Ania, Ula i Rada. Do zobaczenia. Pa. I Marcelini. Ale się nagrało. No, myślę, że się nagrało. Mam nadzieję, że się nagrało.